Witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zagramy sobie Fallout 4. Wcześniej za dużo w tą grę nie grałem. Mój znajomy mi ją polecił, powiedział, że to jest ulubiona gra. Ja słyszałem oczywiście o niej. Ale on za to nigdy nie grał Wiedźmina trójkę, więc ja mu poleciłem Wiedźmina i to są nasze ulubione gry, ale nigdy w nie nie graliśmy. Znaczy on w moją, a ja w jego, więc on będzie grał w mojego Wiedźmaka, a ja w jego Fallouta. Więc tak, za jakiś czas, jak obaj przejdziemy już gry, no to zweryfikujemy, który miał więcej racji do tego, co mówił. A jeśli chodzi o ustawienia gry... O, czek się uczy kamerę, bo to zmienię, dobra. Ustawienia są dosyć duże. Tutaj tego nie mogę pokazać, ale są na wysokich. Tutaj nie, nie, to było gdzieś wcześniej w ustawieniach w tym launcherze, więc tutaj nie mogę pokazać. W każdym razie one były dosyć na wysokich i na pełnej rozdzielczości. Jeśli chodzi o baterię, to nie mogę pokazać, bo obecnie ładujemy telefon. Nie, nie telefon, tylko konsolę. Więc tak, ale jak grałem wcześniej, to pokazywało mi na pełnym naładowaniu tak 2-2,5 godziny, więc musicie mi zaufać na słowo. Dobra, aha, i mamy tak zablokowane klatki na 40. No i tak z tymi ustawieniami staraliśmy się na 40. Nie są na 100%, ale tak, dobra, jedziemy. Nie będę już gadał. Więc uratowaliśmy garstkę osadników, no i teraz będziemy jakąś osadę tej budować. W sumie nie wiem, co mam dalej robić. Okay. Musimy tam dojść. Wrócimy się mostem. Things are tough now, but they'll get better.
into a spring. Looking to earn some caps? I could use a hand here if you're all done gawking, you know. What do you need help with? Now, the pump isn't in top shape, but it should at least start. There must be some leaky connections flooding me out. Think you could fix them? The leaks will be underwater. Look for bubbles, and you should find them. Rubbish. No dobra, może trochę niepotrzebnie ze ścieżki zeszłem, ponieważ nie chciałbym zejść tam z kombinezonem i później by się okazało, że nie mógłbym wrócić. Bym musiał wczytywać save'a. No dobra. Może nie będzie to konieczne. Nie widzę żadnych bąbelek, więc ciężko będzie się naprawić. Widzę, że widzicie prawie tyle samo co ja. To chyba jest jakiś błąd gry,
Jakbyśmy wyszli z wody. Tak. Tutaj już nie jesteśmy w wodzie. Znaczy, jesteśmy, ale woda znikła. O, już jesteśmy, dobra. No, przepraszam, że musicie przechodzić to samo ze mną. No, nie spodziewałem się, że to będzie tak. No, czyli nie wyjdę. Jejku, jak każda misja będzie tak wyglądała. Znaczy, wiem, że to jest rzecz poboczna, której się nie można za bardzo czepiać, nie? Ale no, to jest chyba jakiś prank dla nowo odwiedzających graczy, no bo to jest tak głębokie. O, w końcu. Jejku, to jest jeszcze głębiej. No, wy się naoglądacie. Jejku, masakra. Dobra, idę. W chorobę. No, ani bąbelków żadnych, jak to mówił ten koleś. Nic. Nic nie widać. Ciemno, zimno. Kabel. No i nic poza tym. Bateria mi się rozładowała, bipa mi coś. Po cholerę, ja żem tu łaził. Dobra, zobaczmy, jak działa system zapis wczytywania. No i dobra. Zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy, co tutaj zapisało nam. Moglibyśmy jeszcze chwilę postrzelać do czegoś. Zepsuć save'a. Aha. Dobra, jesteśmy w wspólnocie. No to... Za dobrze to nie poszło. Ale zobaczmy, co zrobił. Dobra, ich nie można zabić. Dobra, przyjdziemy się mniej więcej w tym kierunku, ale pójdziemy sobie do tamtej dużej kuli, do tego silosa. Zobaczymy, może tam są jakieś potwory, jacyś inni wrogowie. No, póki jeszcze w tym pancerzu wspomaganym jest jakiś prąd. Wy widzicie ten kolor taki troszkę przejaskrawiony, bardziej w oddzielnie niebieskiego. Myślałem, że to jest większe. Z daleka się wydawało to jakaś dużą konstrukcją, a z bliska no niestety. Dajesz go. Help
No i git. Jesteśmy zabójcami oficjalnie w grze. Pewnie nas ludzie bardzo będą teraz nie lubić. No ale nie może być nudno do jasnej ciasnej. No dobra, więc w sumie widzicie jak to działa. Przepraszam, że musieliście ze mną pływać. Nie planowałem tego, ale kto wiedział, że tam będzie takie dziursko. Gra działa dosyć płynnie, tam były spadki do 35 z raz czy dwa. No to jak się wchodzi na jakiś nowszy obszar, gdzie jest tam troszkę więcej tych drzew i tak dalej. Ogólnie jest lepiej niż myślałem, niż się spodziewałem. Na dosyć na wysokich ustawieniach ładnie to działa. Aczkolwiek ta gra nigdy od strony takiej nie tyle co wizualnej, tylko od artystycznej nigdy mi się nie podobała. A jeśli chodzi o gry tego studia, to są zawsze takie trochę jak dla mnie zbytnio sztywne. Więc te dialogi, prowadzenie kamery i tak dalej, więc to jest moja indywidualna opinia. Postaram się żyć z tymi konsekwencjami. Zapiszemy sobie. I to by było w sumie na tyle. Będę sobie grał już poza kamerami, a Wam dziękuję za oglądanie i życzę miłego wieczoru, miłego dnia. Do zobaczenia w następnych filmach. Cześć!